Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem, tak jak widzicie, miłość do Boga, interes czy odruch serca? Śpiewaliśmy przed chwilą taką pieśń mówiącą o tym, że wiemy, że Jezus nas kocha. To jest dosyć popularna wiedza. Myślę, że ludzie na całym świecie, którzy są chrześcijanami, wiedzą o tym, że Bóg, Ojciec, Jezus Chrystus, szczególnie On, kocha nas, ponieważ przyszedł na ziemię, poświęcił się dla nas, nie tylko zrezygnował z tego, co miał w niebie jako Pan i Władca, ale przyszedł jako jeden z najbardziej ubogich ludzi na ten świat. Być może nie było go stać na wiele udogodnień. Jesteśmy tego pewni, że prowadził bardzo skromne życie. Żył i poświęcił się w całości dla tego, aby ratować świat. Uzdrawiał, nauczał, ale przede wszystkim umarł na krzyżu, oddał życie za nas. A teraz w niebie też nie odpoczywa, ale cały czas wspiera wierzących. Cały czas wstawia się za nami, chce przebaczać nasze grzechy, chce udzielać nam siły do lepszego życia. Wiemy, że Jezus nas kocha. Ale następuje takie bardzo ważne pytanie i tych pytań będzie więcej w czasie tego rozważania. Myślę, że nie na wszystkie sobie odpowiemy i też nie sądzę, że ja udzielę tych odpowiedzi. Ale tak jak mówiliśmy już wcześniej, bardzo ważne jest to, aby te pytania zadawać. Czy w ogóle możliwa jest miłość człowieka do Boga? Bóg jest doskonałą istotą i kocha nas, a my, stworzone istoty, mamy kochać Boga? Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to na jakich warunkach? Czy jest w tym jakiś interes, żeby Boga kochać? No, interes to się tak brzydko kojarzy. To jest słowo bardziej związane z biznesem, z jakimś zyskiem, z finansami bardzo często, ale też i innego typu korzyściami. I wydaje się, że może nie pasować do miłości, a już szczególnie chyba w miłości do Boga. No, ale z drugiej strony spotykam się z ludźmi, którzy mówią, zaraz, nie istnieje bezinteresowna miłość na tej ziemi, a tym bardziej, jeżeli chodzi o Boga. Przecież, kiedy kochamy Boga, liczymy na pewnego rodzaju korzyści. Mamy świadomość tego, że Pan Bóg nas zbawia, że Pan Bóg obiecuje nam lepsze życie już tutaj na ziemi, ale także, ja może przede wszystkim, w wieczności. Więc w tej miłości do Boga musi być jakiś interes, mimo wszystko. Drudzy z kolei mówią, miłość i interes to tak jak dwa skrajne bieguny. Miłość powinna być oparta o odruch serca, bo miłość to nie tylko jakaś kalkulacja, ale to są uczucia, to jest poświęcenie komuś ciepłych myśli, czego nie da się nazwać, policzyć, nie zawsze licząc na jakiś wymierny z tego efekt. No ale z kolei zabierają głos ci pierwsi, mówią, ale odruchy serca są zwodnicze. Jak mówi Salomon, nie ma nic bardziej zwodniczego od ludzkiego serca. Nie możemy polegać tylko na tym, co nasze serce nam mówi. Jak to więc jest? Kiedy otworzymy Biblię w Księdze Powtórzonego Prawa, w 6 rozdziale i 5 wersecie znajdziemy takie słowa. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Siła, serce, dusza, cały człowiek. Czyli jednak Panu Bogu zależy na tym, żeby Go kochać? Zależy. I co ciekawe, te słowa bardzo często są cytowane w kontekście Jezusa, więc tego, który w Nowym Testamencie jest przedstawiony przez niektórych jako osobę, która neguje Stary Testament. Ale tak nie jest. Pan Jezus rzeczywiście posługuje się tymi słowami, kiedy ktoś go pyta, które przykazanie jest najważniejsze. Ale on cytuje z tego, co już dawno było powiedziane przez Mojżesza do ludu izraelskiego Starego Testamentu. Bogu zależy na tym, aby go kochać. I to w szczególny sposób. Z całej swojej siły, z całego serca, z całej duszy.
No i obrońcy twierdzenia, że miłość jest odruchem serca, mogą powiedzieć, no jednak to serce ma tutaj decydujące znaczenie. Zaraz się nad tym zastanowimy. Ale tak myśląc sobie dzisiaj o nas, o chrześcijanach, zastanawiam się, jak często wyznajemy Bogu miłość. Czy to w ogóle ma miejsce w naszym życiu? Kiedy żyjemy w związkach międzyludzkich, chyba przychodzi nam to prościej, chociaż może mówię tylko za siebie. Pomimo, że mój ślub z żoną odbył się już prawie 10 lat temu, wtedy ślubowałem jej miłość, to co jakiś czas powtarzam to w swoich słowach, że ją kocham. Mówię swoim dzieciom, że je kocham. Mówię moim rodzicom, że ich kocham. Oni zresztą mówią to samo do mnie. Ale jak jest z Bogiem? Wydaje mi się, że Bóg cały czas podkreśla swą miłość do mnie. A ja? Czy w moich modlitwach oprócz dziękczynienia za to, za tamto, oprócz przepraszania za grzechy, wyznawania ich, oprócz próśb o siebie i o innych, chociażby raz na kwartał, na pół roku, na rok, jest czas, żeby powiedzieć: Panie Boże, kocham Cię? Drodzy, chciałem zapytać, czy i dlaczego kocham Boga? Kochasz Boga? Kochamy Boga? Czy rzeczywiście tak jest? I drugie pytanie zadać, co się dzieje, gdy rzeczywiście kocham Boga? Czy Go kocham? I czy ma to jakiś wymierny efekt w moim, w Twoim życiu? Zastanówmy się nad tymi pytaniami, poszukując odpowiedzi na nie w Piśmie Świętym. Fragment, który tutaj jest zacytowany, pochodzi z Listu do Rzymian, z 8 rozdziału, wersetu 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Piękna sprawa. Jeżeli kocham Boga, to Bóg współdziała ze mną we wszystkim ku dobremu. We wszystkim. To znaczy, jak we wszystkim? W rodzinie, w kościele, w pracy, podczas odpoczynku? Tak. To znaczy, że w sytuacjach dobrych, kiedy wszystko mi wychodzi, kiedy jestem szczęśliwy i zdrowy, ale też w trudnych doświadczeniach, kiedy ja choruję, kiedy moi bliscy cierpią, kiedy spotyka mnie niesprawiedliwość, czy wtedy Bóg też współdziała ze mną, jeżeli Go kocham ku dobremu? Tak. To jest piękna obietnica. Na tym bazuje opowieść o Józefie, który został sprzedany przez swoich braci do Egiptu, ale po tych wszystkich trudnych chwilach, które tam go spotkały, w momencie, kiedy przyznaje się swoim braciom do tego, kim jest, mówi, że nie uważa tego za dobre, aby się teraz na nich mścić. Nie czyni im zarzutów, tylko co mówi? Wy zamierzaliście wprawdzie zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to zło ku dobremu. Tak, to jest prawda. Choćbyś był człowiekiem w najgorszych chwilach swojego życia w tym momencie, nie wiesz, co się dzieje. Kochasz Boga, ale spotykają cię trudności, prześladowania, niepowodzenia, przeciwności, losu. Ale jak wiemy z Księgi Joba, to są przeciwności, które diabeł specjalnie próbuje zesłać na wierzących ludzi, aby zniechęcić ich do Boga. Pamiętaj w tym wszystkim, chociaż tego może teraz nie widzisz, Bóg współdziała z tobą ku dobremu. Pod warunkiem, że? Pod warunkiem, że Go miłujesz. Pod warunkiem, że Go kochasz. Kolejny tekst z pierwszego listu Jana 4,18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Ten, kto kocha Boga, nie musi się bać. Nie musi bać się kary. Czy to nie jest wspaniałe? W tym świecie pełnym lęku i strachu przed różnymi rzeczami, przed wirusem, przed utratą pracy, przed
przed chorobą, przed śmiercią, przed skutkami swoich złych decyzji sprzed lat. Świat jest pełen lęku, czasami nawet nieuzasadnionego, ciężkiego do określenia, jeżeli chodzi o przyczynę. W miłości nie ma takiej niezdrowej bojaźni. Miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Czy to nie jest wspaniałe? Czy kocham Boga, czy może drżę przed karą? Widzimy, że nie ma trzeciej drogi. Zobaczmy kolejny tekst, również autorstwa Ewangelisty Jana. W 14 rozdziale jego Ewangelii, w wersecie 23 znajdujemy takie słowa. Odpowiedział mu Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i u niego zamieszkamy. Co za niesamowite słowa. Jeśli kochamy Boga, jeżeli go miłujemy, to jego słowa będziemy przestrzegać. I co jeszcze? Będziemy mieli cudownych gości. Chcielibyście mieć takiego gościa tu w zborze albo... Nie, nie w zborze, to jest napisane, zamieszkamy u niego, we własnym domu. Gościa, czy może mieszkańca, bo gość przychodzi i odchodzi. To jest powiedziane, zamieszkany u tego, kto miłuje Ojca. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus razem we wspólnym domu z Tobą, ze mną, jeżeli Go miłujemy i przestrzegamy Jego słowa. I jeszcze jeden fragment. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Znany tekst z Jana 14:15 i w bardzo podobnym duchu wypowiada się w swoim liście Jan w pierwszym rozdziale, w piątym rozdziale pierwszego listu i w wersecie trzecim. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. To jest niesamowite. Nie tylko to, co było powiedziane przed chwilą. Jeżeli miłujemy Boga, to przestrzegamy Jego słowa, ale przestrzegamy to, robiąc w sposób taki naturalny. To nie jest dla nas wtedy ciężarem. To nie jest rzeczą, do której przymuszamy się wbrew może woli, wbrew temu, co nasza grzeszna natura podpowiada i tak walczymy, siłujemy się i tak różnie z tym bywa, ale to jest napisane, Jego przykazania nie są uciążliwe, jeżeli miłujemy Boga. Co za niesamowite obietnice. Więc ponownie zadając sobie pytanie, czy kocham Boga i dlaczego? Oraz jeżeli Go kocham, to czy jest to dla mnie interes, czy odruch serca? Czy te teksty w jakiś sposób pomagają nam udzielić odpowiedzi na to pytanie? Co się dzieje, gdy kocham Boga? Przypominamy sobie, Bóg współdziała z nami we wszystkim ku dobremu. Nie boimy się kary. Bóg Ojciec i Jezus zamieszkują u nas. Oraz przestrzegamy Bożego Słowa. Przykazań Bożych. Kiedy myślę o tym wszystkim, to jeszcze dochodzi to piękne stwierdzenie, że nie jest to wszystko dla nas uciążliwe. Że staje się to taką naturalną konsekwencją, odpowiedzią jakby na te relacje bliskości z Bogiem. Ale zastanawiam się też nad tym, czy da się zadać inne pytanie. Czytając o tych wszystkich korzyściach, które wypływają z miłości do Boga, można zadać pytanie, czy warto kochać Boga? Jeżeli mówimy znowu o słowie warto, słowo warto kojarzy się ze słowem wartość. No i znowu ta jednak wchodzimy na tereny interesu. Jeżeli warto, to znaczy, że kalkulujemy. No, a czy warto, a może jednak nie warto? Przeliczmy. Co będę miał za korzyść, jeżeli zdecyduję się kochać Boga? No, w sumie fajnie. Będzie Bóg we wszystkim współdziałał ze mną ku dobremu. Nie będę się musiał bać żadnej kary. Będę miał wspaniałych mieszkańców w swoim domu. No i jeszcze będę przestrzegał wreszcie Bożych przykazań. Przecież tak bardzo zależy mi na nich. Czy to jest dobrze postawione pytanie? Zanim spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć, zastanówmy się,
nad tymi relacjami bliższymi nam, tutaj takimi namacalnymi. Dlaczego kochamy bliskich? Pomyślcie teraz, jeżeli mieliście ten przywilej, aby mieć rodziców, których pamiętacie, którzy nie umarli za waszego dzieciństwa zbyt wcześnie. Dlaczego kochacie, czy kochaliście rodziców? Bo się troszczyli o was. Aha, okej. A współmałżonka? Jeżeli macie współmałżonków, mieliście, dlaczego kochacie, czy kochaliście? Dlaczego kochamy, a może nie kochamy, dzieci? A jednak kochamy, chociaż czasem może mamy ich dość. Za to, że są. O, to ciekawe. Zobaczcie, jeżeli mówimy o rodzicach, no to oni się o nas troszczyli. Jeżeli padło pytanie o współmałżonka, zapadła taka cisza. No, nie wiem dlaczego, z czego ona wynika, może nie będę się zagłębiał w niebezpieczne tematy, ale jeżeli mówimy o dzieciach, powiedzieliście, dlatego, że są. A nie dlatego, że one coś wam dają? Nam dają? Mamy jakąś korzyść może z tego, że mamy dzieci? Może nie żyjemy dzisiaj gdzieś tam w terenach wiejskich, ale może im więcej dzieci kiedyś było, to ludzie tak sobie myśleli, a to będzie więcej rąk do roboty i tak będzie... Dzieci dają radość. O, ale z czego ona wynika? Z tego, że właśnie... Z tego, że pomogą nam w pracach domowych albo polowych, albo może kiedyś będziemy mieli kogoś, kto będzie zarabiał na naszą emeryturę, bo wiemy, że tak to wygląda. Może przyjmą nas pod opiekę, kiedy będziemy starzy i niedołężni. No właśnie. A przyjaciół za co kochamy? Dobrze się czujemy w ich towarzystwie. No właśnie. Zobaczcie, różne grupy ludzi i różne odpowiedzi. Czy pomoże nam to w odpowiedzi na pytanie, dlaczego kochamy Boga? No właśnie, słuchajcie, no mogą być różne przyczyny. Możemy kochać bliskich, bo są fajni, właśnie czujemy się dobrze w ich towarzystwie, może są piękni, może są bogaci. No, czasami są tacy, nie ma w tym może nic złego. Bliskich, na przykład dzieci, możemy kochać też dlatego, że są utalentowani, bo zdobywają najlepsze nagrody w jakiejś dziedzinie sportu, albo mają super talent, pięknie grają, śpiewają, wspaniałe oceny przynoszą. Może? A może kochamy bliskich, bo dają nam różne dobre rzeczy. Prezenty i nie tylko. Prawda? A może właśnie dlatego, że się nami opiekują. Dlatego ich kochamy, że się nami opiekują, bo zaspokajają moje potrzeby nie tylko fizyczne, ale też te psychiczne, duchowe, te społeczne, bliskości ze mną. A może motywują mnie do bycia lepszym. Prawda? Przyjaciele są w stanie zmotywować. Są w stanie czasami członkowie rodziny zmotywować do tego, żeby coś zmienić na lepsze. I chwała im też za to. Przypominam sobie człowieka, który przyszedł do mnie 3 lata temu i powiedział, że ma problem alkoholowy. I ma tego świadomość. I widząc, jak cierpi jego rodzina, on nie chce dłużej w tym trwać, tylko nie potrafi z tego wyjść. I ma świadomość, że potrzebuje pomocy z zewnątrz. I rzeczywiście tej pomocy z zewnątrz skutecznie poszukał, otrzymał skierowanie do ośrodka leczenia uzależnień i po tych 3 latach on w dalszym ciągu nie pije. Jest teraz wyzwolonym od tego nałogu człowiekiem, ale dla niego punktem zwrotnym okazało się to, że faktycznie tak kochał rodzinę, że chciał coś zmienić dla niej. Kiedy spotykam się z członkami jego rodziny, mówią, że są bardzo wdzięczni za to, co się stało w jego życiu. Czy to jest dobry powód do miłości? A może właśnie tak, jak ktoś już powiedział, kochamy dzieci dlatego, kim są. Bo po prostu są tymi, którymi są. Nic nam nie dają, tak właściwie to ktoś wyliczył, że wręcz przeciwnie. To my tak materialnie dajemy tym dzieciom tyle, że za czas wychowania można byłoby kupić z tych środków, które dla nich przeznaczamy, na jedno dziecko jedno mieszkanie. Tak? Takie wyliczenia gdzieś się pojawiają. Być może. Kosztują nas dużo troski, kosztują nas dużo nerwów, kosztują nas wiele czasu. Ale z jakiegoś powodu sama ich obecność, nawet kiedy są niegrzeczne, zmęczone, po prostu wystarcza do tego, żeby się nimi opiekować i je kochać. Co to za fenomen? A czy nie dzieje się też tak w odniesieniu do pozostałych grup, o których mówiliśmy, o przyjaciołach,
o rodzicach, o współmałżonkach. Tam jest często inaczej. Z przyjaciółmi muszą nas jakieś zainteresowania łączyć. Ze współmałżonkiem też warto by było, żeby przynajmniej coś nam się w nim podobało. Jeżeli chodzi o rodziców, tak jak powiedzieliście, tutaj główne znaczenie ma wdzięczność za to, co oni dla nas robili, robią. Ale czy można powiedzieć, że miłość z czasem w człowieku zmienia się, dojrzewa? Czy inaczej kocha się rodziców jako 6-latek, 12-latek, a inaczej jako osoba dorosła i dojrzała? Czy wami rodzice opiekowali się, kiedy mieliście 20-30 lat? Być może nad niektórymi tak, ale większość z nas myślę, że usamodzielnia się gdzieś w tym wieku. I czy to znaczy, że przestajemy kochać rodziców, bo oni już się o nas tak nie troszczą? Chyba nie. Kochamy dalej rodziców, ale jakby już z innych powodów. Na przestrzeni czasu to wszystko się zmienia. Kiedy wracamy do Biblii i do tego pytania o miłość do Boga, o powody tej miłości, o to, czy może warto, czy nie warto, docieramy do bardzo ciekawego fragmentu, który zapisany jest w Ewangelii Jana w 21 rozdziale. A zaczyna się on następująco. Pan Jezus siada w bezpośredniej bliskości Piotra. Piotra, który był znany z tego, że bardzo emocjonalnie reagował na wiele rzeczy, które się działy. Był pierwszy do tego, aby powiedzieć o tym, co myśli. Bardzo często mówił nawet mądrze, ale czasami zdarzyło mu się powiedzieć niemądrze. Chciał Pana Jezusa bronić, kiedy ludzie przyszli do ogrodu Getsemane, aby go zabrać, aby go zaprowadzić na pewną śmierć. Wywinął tam mieczem, nawet odciął ucho, ale chwilę później uciekł razem z pozostałymi uczniami. Kiedy wcześniej bardzo mocno zapierał się: Panie Jezu, ja tak Cię kocham, że na pewno się Ciebie nie zaprę. Jak inni Cię opuszczą, ja z Tobą zostanę. To nie tylko uciekł, ale również rzeczywiście wyparł się Jezusa. I to 3 razy. Z tym Piotrem rozmawia Jezus. Po tym, jak już zmartwychwstał, po tym, jak spotkał ich nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. A kiedy spożyli śniadanie, Jezus zapytał Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Wcześniej Piotr był pewny, że tak. Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: paś baranki moje. Za chwilę zapytał go znowu, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: troszcz się jak pasterz o moje owce. Wydaje się, że 2 razy zapewnienie przez Piotra powinno wystarczyć, ale pojawia się 3 pytanie. Zapytał go po raz 3: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr się zasmucił, że pytał go po raz 3: czy kochasz mnie? I odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu Jezus: paś owce moje. Nie wiem, czy zauważyliście tę subtelną różnicę między tłumaczeniami. Tutaj skorzystałem z tłumaczenia Biblii Ekumenicznej akurat dlatego, że bardzo dobrze oddaje znaczenie pewnych słów. W większości z naszych Biblii, tych tak zwanych warszawskich, zapisane jest po prostu: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? A Jan odpowiada: tak, miłuję Cię. No i tak miłuję i właściwie nic z tego nie wynika. Ale zwróćmy uwagę, że w greckim oryginale Jezus pyta Piotra: czy Ty mnie agapeo, czy Ty mnie kochasz tą miłością agape, o której myślę słyszeliśmy wszyscy, tą bezinteresowną miłością, jaką Bóg obdarza nas. A Piotr mu na to odpowiada: tak, ja Cię kocham, ale mówi fileo. Ja Cię tak emocjonalnie, tak może trochę po kumpelsku, że tak fajnie z Tobą, Panie Jezu. Dlatego, że wyobrażałem sobie, że uwolnisz Izraela od Rzymian,
że staniesz się królem, a ja może po twojej prawicy czy lewicy usiądę i będziemy tak sądzić cały świat i szczęśliwie odbudujemy królestwo chwały na ziemi. No tak, ja cię tak fileo, ja cię tak po przyjacielsku. Dlatego Pan Jezus za trzecim razem, widząc, że Piotr był szczery w tym, co mówił i nie zmienił wersji, pyta go tak, jak też Piotr powiedział. Piotrze, czy ty mnie tak rzeczywiście jednak fileo? Tak, ja cię, Panie Boże, fileo, ja cię kocham. Niby niewielka różnica, ale jednak w naszym języku polskim tak trudna do dostrzeżenia, a tak ważna w znaczeniu. Powiedzieliśmy przed chwilą sami, że przyjaciół kocha się inaczej niż dzieci. Dzieci kocha się po prostu za to, że są. Myślę, że taka miłość jest bardzo bliska tej miłości agape, bezinteresownej. No, z przyjaciółmi bywa różnie. Dzisiaj są, jutro ich nie ma, zwłaszcza może słowo przyjaciel jest tutaj wielkim i ważnym słowem, ale z kumplami już tak nie jest. Dzisiaj są, dzisiaj jest nam fajnie, dzisiaj pod wpływem emocji jestem w stanie z tego kumpla tam zawalczyć i zginąć nawet, czy zrobić razem jakąś niebezpieczną rzecz, ale po czasie coś się może zmienić i oni odchodzą, tak jak Piotr odszedł od Jezusa, przynajmniej na pewien czas. Ale to jest piękne, że Piotr się przyznał i powiedział Jezusowi, co tak naprawdę w jego sercu jest. On nie kłamał, nie powiedział, Panie Jezu, oczywiście, że ja Cię agapę, ja Cię tak bezinteresownie kocham i wszystko jest w porządku. Jezus wiedział i Piotr wiedział i oboje byli szczerzy. Może więc powinienem jeszcze raz zadać pytanie, czy i dlaczego ja kocham Pana Boga? Czy ja Go agapę? Czy ja Go może fileo? Miłuję czy kocham? Miłuję bezwarunkowo? A może kocham w zależności od emocji, które mi towarzyszą? Dzisiaj jest fajnie, Pan Bóg mi błogosławi, wstałem zdrowy, przyjechałem bez żadnych wypadków na miejsce nabożeństwa. Czuję, że Bóg mnie kocha, to ja z tej wdzięczności do Niego za te rzeczy też Go kocham. Bo jestem szczęśliwym małżonkiem, mam dzieci, które są powodem do dumy, mam gdzie mieszkać, wszystko mi się układa. Tak, Panie Boże, ja Cię tak kocham. I czuję, że jesteś wśród mnie, w mojej rodzinie, obecny. A może pojawia się jeszcze jakiś inny powód miłości do Boga? Może chcę kochać Boga, licząc na to, że coś otrzymam? Czy to jest w ogóle możliwe i logiczne? Chciałbym powiedzieć, że w moim życiu przyłapałem się na tym, w pewnym etapie mojego duchowego, mam nadzieję, rozwoju, że Pan Bóg uświadomił mi, jakimi uczuciami tak naprawdę Go darzę. Kiedy czytałem obietnice Starego Testamentu mówiące o tym, że jeżeli będziesz kochał Pana Boga, to wtedy Pan Bóg ci się odwdzięczy, można powiedzieć, tak? Będziesz przestrzegał Jego przykazań, a w zamian otrzymasz długie i szczęśliwe życie. Nawet jeżeli w oczach świata no, będziesz postrzegany jako dziwak, będziesz miał jakieś tam problemy dotyczące pracy, nauki, to ja ci tak pobłogosławię, wyniosę cię na te wyżyny, jak to za przestrzeganie sabatu, że zobaczysz, będzie naprawdę super. No tak sobie myślę, to fajnie, to trzeba kochać Boga. Nawet, wiecie, zrobiłem sobie taką rozpiskę na kartce, taki schemat blokowy, miłość do Boga, skąd się bierze i jakie daje efekty i tak po kolei, jaki łańcuch cudownych zdarzeń z tego będzie. Tak po matematycznemu to rozpracowałem i sobie myślę, wow, teraz to już wszystko wiem, będę kochał Boga i tak i będę szczęśliwy w związku z tym. Pan Bóg tyle mi jeszcze dobrego da. Dzisiaj widzę to troszeczkę inaczej, ale dzielę się z wami tym, dlatego że wiem, że z drugiej strony każdy z nas dojrzewa i rozwija się duchowo. Dzieci kochają rodziców właśnie za to, że się o nich troszczą, że dają poczucie bezpieczeństwa, chociaż same nie są w stanie wiele rodzicom zaoferować, dać od siebie. Kiedy dorastają, zaczynają szanować rodziców jako tych, którzy faktycznie tyle już dla nich zrobili, że z poczucia wdzięczności, niezależnie od tego, czy ci rodzice dalej są zdrowi, czy niedołężni i wymagają wielkich poświęceń, i może ich stan zdrowia powoduje, że oni już nawet nie wiedzą, kim są dla nich te dzieci są w stanie poświęcić się i troszczyć o nich. Zobaczmy, jaka zmiana.
A czy to samo nie dzieje się w życiu chrześcijanina, który gdzieś tutaj może rozmawia nad brzegiem Jeziora Galilejskiego ze swoim Mistrzem Jezusem? Jak było wczoraj, jak jest dzisiaj? Jak będzie jutro? Jan mówi, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Pewnego dnia zrozumiałem, mam nadzieję, przynajmniej po części tę prawdę, która o 180 stopni odwróciła mój punkt widzenia na to, co to znaczy kochać Boga. Zrozumiałem, że faktycznie Pan Bóg jest moim cudownym Ojcem. I już dał mi tak wiele, że ja nie muszę już liczyć na nic więcej. Że ja nie potrzebuję niczego więcej. Bo Pan Bóg posłał Syna swojego, największy dar miłości, po to, aby mnie ratować. Pan Bóg pierwszy pokochał mnie. Ja nie jestem w stanie wykrzesać w sobie żadnego pozytywnego uczucia wobec Niego, kiedy znajduję się w stanie grzechu. I chociaż tak sobie pięknie to wydumałem, że ja Go pokocham i przestanę grzeszyć. Może to jest nawet najlepsza z tych wszystkich motywacji, o których mówiliśmy na początku. Już nawet nie po to, żeby wszystko mi się w życiu udawało, żeby po prostu Pan Bóg we wszystkim działał ze mną ku dobremu, żebym się nie lękał kary, ale ja naprawdę chciałem zmienić swoje życie i przestać grzeszyć. I wymyśliłem, że jedyną opcją jest pokochanie Boga. Ale wiecie, ale jak to zrobić? Jak wykrzesać z siebie, z grzesznego serca miłość do Boga? Choćbym chciał. Kiedy zacząłem myśleć o tym, jak wiele Pan Bóg mi ofiarował i ofiaruje każdego dnia, jaki On jest dobry, cierpliwy, ale jednocześnie sprawiedliwy. Wtedy ta miłość zaczęła się rodzić jako odruch serca, jako naturalna konsekwencja spędzania czasu na rozmyślaniu o Bogu, na poświęcaniu Mu uwagi i próbie pojęcia, jaki On jest, jaki ma charakter. Kiedy studiowałem na naszej uczelni teologicznej, mieliśmy 3 lata bardzo różnych zajęć, wspaniałych zajęć teologicznych, mówiących o historii, o rozwoju ludu Bożego, Kościoła potem nowotestamentowego, aż po wieki te już nowożytne, można powiedzieć, aż do dzisiejszych czasów. Bardzo wiele informacji, egzaminów, ale wiecie, jednej rzeczy tak naprawdę z tych studiów nie zapomniałem do dzisiaj. No dobrze, może 2. Jedna z nich polegała na tym, jak w miarę możliwości przygotować kazanie, ale druga, myślę jeszcze ważniejsza, to było wypracowanie. Wypracowanie polegające na tym, aby przeczytać pewien fragment książki mówiącej o Jezusie, oczywiście książki opartej o Pismo Święte, i potem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Jezus jest najwspanialszym nauczycielem. Kiedy było pytanie, to żeby dobrze na nie odpowiedzieć, mając świadomość, że trzeba było przynajmniej tam te 3 strony napisać, bo to było minimum, to trzeba było się dobrze nad tym zastanowić. No i tak czytam. I tak myślę, dlatego był wspaniałym nauczycielem, dlatego i dlatego, wow! Słuchajcie, kiedy kończyłem pisać to wypracowanie, to nie pamiętam, żebym był kiedykolwiek szczęśliwszym człowiekiem po pisaniu jakiegokolwiek innego wypracowania. Czy w szkole w średniej, podstawowej, na studiach na szczęście nie musieliśmy ich pisać, czy nawet na tych już studiach teologicznych. Skończyłem pisać i wtedy Pan Bóg, myślę, że pozwoli mi pojąć chociaż cząstkę wspaniałości swojego charakteru. Jaki On jest cudowny. Jakim On jest wspaniałym wychowawcą, nauczycielem, Bogiem. To jest nie do pojęcia. Od tego czasu rozumiem, jak ważne jest to, aby nie tyle próbować wykrzesać sztucznie swoją miłość do Boga, czy obiecywać Mu miłość, której faktycznie nie ma, ale szczerze powiedzieć, jak jest, co czuję do Niego, może jakie mam problemy, nawet na pewno, jakie grzechy noszę w swoim sercu, ale nie skupiasz się tylko na tym, jak ja jestem zły i jak bardzo ja chcę się zmienić,
ale dużo bardziej skierować uwagę na Niego, na Tego, który pierwszy nas umiłował. I doświadczyć tego, jak Jego obraz wymalowany w umyśle, w sercu, faktycznie zmienia moje życie. Dlaczego kocham bliskich? Dlatego, że, jak już powiedzieliśmy, nie tylko mam z tym jakiś interes, nie dlatego, że przynoszą mi jakieś korzyści wymierne, ale mogę zrobić coś, aby ta miłość się rozwinęła, spędzając z nimi czas. Poświęcając im uwagę podczas spędzania wspólnie czasu, bo kiedy siedzę z moimi dziećmi, to mogę spędzać z nimi czas w pokoju, ale czytać wiadomości w komórce, w internecie, a one niech się bawią same, a mogę poświęcić im uwagę, skupić się na nich. Ale jest też trzecia rzecz, mogę myśleć o tych bliskich, nawet wtedy, kiedy nie jestem w bezpośredniej bliskości z nimi fizycznej. Czas, uwaga i myśli. Czy to wszystko możliwe jest także w odniesieniu do Boga? Czy wręcz nie jest konieczne w odniesieniu do naszego cudownego Boga, który powinien znaleźć czas, którym poświęcimy Mu uwagę i nasze myśli każdego dnia naszego życia? Zobaczmy, że jeżeli podchodzimy do miłości wobec bliskich nie w sposób interesowny, to kochamy ich nie tyle dlatego, że oni nam coś dają, ale bardzo często kochamy ich pomimo, że nie zawsze są mili, piękni i bogaci. Są takie chwile, kiedy nawet kochające nas osoby zachowają się nietaktownie. Nie zawsze dają mi jakieś wspaniałe prezenty i cudowne rzeczy. Może nie zawsze ich na to stać. Może są ubodzy. Nie zawsze są utalentowani. Nasze dzieci tak naprawdę bardzo często w naszych oczach wyglądają na najwspanialsze na świecie i najzdolniejsze, ale w rzeczywistości w porównaniu z innymi mogą wypaść blado pod niektórymi względami. Ale nie dlatego ich kochamy. Nie zawsze się o mnie troszczą. Tak się też może zdarzyć. W przypływach słabości możemy być potraktowani jako ci, których się nie lubi, nawet przez naszych najbliższych. Ale prawdziwa miłość powoduje, że pomimo tych wszystkich rzeczy dalej tą miłością obdarzamy. I zobaczmy, że podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do Boga. Chociaż możemy zapytać, jak to? Boga kochać pomimo? Przecież Bóg jest zawsze dobry. Bóg zawsze się o nas troszczy. Bóg zawsze stara udzielać się nam najlepsze rzeczy. Bóg nigdy w żaden sposób nie okaże jakiejkolwiek wady charakteru w relacjach z nami. Ale miłość do Boga ma pewne konsekwencje, które nie zawsze są przyjemne. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali, a jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Miłość do Boga ma jedną smutną konsekwencję. Nienawiść ze strony świata. Nienawiść, która w niektórych czasach wiązała się z poświęceniem życia dla Boga. Z cierpieniem, zanim oddało się to życie na stosie, czy przy innych torturach. Z tułaczką, z koniecznością pozostawienia swoich dóbr. Niekiedy z koniecznością bycia wydalonym z własnego rodzinnego domu, jeżeli rodzice nie podzielali wiary, miłości do Boga. Jeżeli będę myślał o Bogu i o miłości do Niego tylko w kategoriach rozważenia zysków i strat, zawsze spotkam się również z tą opcją. Ile mogę stracić? Mogę czasami być niedopuszczony do egzaminu, który odbywa się w sobotę. Jeżeli podejmę taką decyzję, że po prostu na niego nie pójdę. Mogę stracić fajną pracę, jeżeli ona wymaga tego, abym przychodził w dniu, który Pan Bóg wybrał za święty. Mogę stracić przyjaciół, jeżeli będę uczciwy w swojej pracy pod innymi względami. Nie będę oszukiwał, nie będę kradł. Mogę być wyśmiewany, wyszydzany, wytykany palcem. Tak, miłość do Boga też ma swoją cenę. I wydaje mi się, że osoba, która patrzy na
relacje z Bogiem na zasadzie zysków i strat, może tej straty się obawiać. Ale ktoś, kto kocha Boga, ponieważ i pomimo, nie boi się tego, bo wie, jaki Bóg jest wspaniały każdego dnia. Nie musimy już liczyć na coś więcej, że od Niego otrzymamy, chociaż tak będzie. Bóg obiecał nam to, że przyjdzie zakończyć historię grzechu, śmierci, że weźmie nas do siebie, do nieba, gdzie będzie nieskończone dobro i wspaniałe fizyczne rzeczy. Tak, to wszystko jest prawda. Ale czy zauważamy, że nie to jest istotą miłości do Boga? Bo największą radością jest to, co już nam ofiarował. Chociaż jest dobry, jest piękny, jest bogaty, troszczy się o mnie, to się nigdy nie zmieni. Tak, kocham Boga, ale nie zawsze daje mi takie prezenty, o jakich marzę. W danej chwili i od razu. Nie zawsze odpowiada na moje modlitwy, po mojej myśli. Niekiedy wydaje się, że o mnie zapomniał. A to mi się wydaje. Nie mam problemy w rodzinie, pracy, może podczas edukacji, z powodu Boga, z powodu miłości do Niego. Tak. Podobnie jak w przypadku ludzi, Boga też kochamy pomimo tych problemów, które mogą się z tym wiązać. A więc, czy kochasz Boga? Czy miłujesz Boga? Dlaczego? Tak, a może dlaczego nie? Czy chciałbyś faktycznie, chciałabyś, czy ja chcę prawdziwie Boga kochać i nie wstydzić się wyznawać Mu tego w moich nawet osobistych modlitwach? Nie tylko na forum w zborze, gdzie może czasami ktoś zapyta, o, kto z was kocha Boga, niech podniesie rękę. Tak, wtedy jest fajnie i łatwo, ale tak na co dzień. Jeżeli zależy mi na takiej prawdziwej miłości, pamiętaj i niech ja pamiętam o tym, że potrzebuję spędzać z Bogiem czas, że potrzebuję skupić na Nim swoje myśli, swój wzrok, swoją uwagę podczas spędzania tego czasu z Nim. Że potrzebuję rozmyślać o Nim w różnych chwilach mojego życia, nie tylko wtedy, kiedy czytam Biblię czy modlę się, ale kiedy pracuję, jadę samochodem, być w stałej łączności z Nim. Słuchajcie, to jest metoda na to, żeby zakochać się w każdym, nie tylko w Bogu. Kiedy byłem trochę młodszy, to miałem taką niestety słabość, że co chwilę zakochiwałem się w innych dziewczynach. Tak mi się wydawało, że to była miłość oczywiście, ale wiecie, co wystarczyło? Że spędzę z nimi odpowiedzialność czasu, gdzieś tam może w szkole czy po szkole, że skupię na nich uwagę, popatrzę, jaka ładna, posłucham, co lubi, co mówi i że będę o niej myślał również, kiedy jej nie będzie. Tak się można zakochać w każdym. Dlatego tak wiele dzisiaj jest problemów rodzinnych, małżeńskich, związanych z tym, że ludzie spędzają więcej czasu z innymi w pracy niż ze sobą w domu. To ma duże znaczenie, chociaż oczywiście nie kluczowe, ale tak jest. To samo dotyczy się przyjaciół. Jeżeli spędzamy z sobą czas, będziemy tę miłość i relacje pielęgnować. Tego samego potrzebujemy w odniesieniu do Boga. Nie naszych sił i prób zmiany życia na lepsze i nazywania tego miłością do Boga, bo przestrzegam przykazań. Nie. Sytuacja powinna być odwrotna. Poświęcenia czasu Bogu i wtedy wspólnie z Nim wstępowania w Jego ślady, przestrzegania Jego przykazań, nie obawiania się kary za grzech, ponieważ On już te kary za mnie poniósł. Czy kocham Boga dlatego, że jest tym, kim jest? Jest moim przyjacielem, jest moim obrońcą. I tak wiele już mi dał, że nie muszę spodziewać się więcej. Że nie muszę kalkulować interesów, ale wiedząc, jak wspaniałym jest Bogiem, to mi wystarcza i chcę Mu to wyznać. Każdy z nas staje przed taką decyzją. Każdy z nas sam ją podejmie. Podejmuje każdego dnia. Czy chcę kochać Boga dla Niego samego? Nie tylko dlatego, że da nam prezenty. Pomyślmy o tym, jak On się czuje. Pomyślmy o tym, że Jemu też zależy na tym, abyśmy obdarzyli Go naszą uwagą, myślami i ciepłymi uczuciami dla Niego samego. Dla Niego, jakim On jest. Czy zdecyduje o tym, żeby owoc właśnie tej miłości, a więc te wszystkie rzeczy dobre, które wynikają z kochania Boga, nie były celem samym w sobie,
Tak jak nie jest celem samym w sobie, myślę, w małżeństwie to, aby koniecznie ożenić się z tą albo inną dziewczyną, żeby mieć dzieci. I ta myśl o tych dzieciach napędza chęć ożenku i bycia w związku. Czy rozumiemy, że dzieci pojawiają się jako naturalny owoc trwałej miłości? I tak samo Pan Bóg chce dać nam te owoce, ale najpierw być blisko nas. Czy chce spędzać z Nim czas, poświęcając Mu uwagę i myśląc o Nim? Bo to jedyne rzeczy, które w jakiejkolwiek formie możemy zrobić, jeżeli decydujemy my i zależą od nas w kwestii rozwoju i pielęgnacji tej miłości. Piotrze, a może Jezus powie dzisiaj Krzysztofie, czy miłujesz mnie? Czy ty, bracie, siostro, miłujesz, kochasz Boga? Amen.